witam delegację rządową. Chciałbym przystąpić do załatwienia tych spraw, które zaplanowaliśmy. Problem polega na tym, że ten punkt pierwszy jest jeszcze na maszynie. Po prostu przepisujemy tego tak błyskawicznie, że nie zdążyłem maszyny przepisać. I dlatego też za jakieś 5 minut możemy omawiać punkt pierwszy. No, my jesteśmy trochę wolniejsi. Nie zdążyliśmy po prostu przepisać. A to my udostępnimy nasze, one ale są chyba identyczne. Problem polega na tym, że lepiej jak będą, lepiej jak będą nasze. Ale to nie problem. Proponuję w takim razie, zanim dostaniemy ten tekst pierwszego, przedyskutować punkt drugi. My go przedstawimy, jak my go widzimy. Ten drugi, to znaczy drugi punkt z kolei możemy go... Już też jest uzgodniony przecież. Jest. Proszę bardzo, więc nie ma zamieszania. Proszę bardzo. Nasze spojrzenie na związki przedstawi Andrzej Gwiazda. Pierwsze. Działalność związków zawodowych w PRL nie spełniła nadziei i oczekiwań pracowników. Uznaje się za celowe powołanie nowych samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej. Nie kwestionuje się prawa nikogo do pozostania w dotychczasowych związkach, a w przyszłości widzieć można możliwość nawiązania współpracy między związkami. Dwa. Tworząc nowe, niezależne, samorządne związki zawodowe, MKS stwierdza, że będą one przestrzegać zasad określonych w Konstytucji PRL. Nowe związki zawodowe będą bronić społecznych i materialnych interesów pracowników i nie zamierzają pełnić roli partii politycznej. Stoją one na gruncie zasady społecznej własności środków produkcji, stanowiącej podstawę istniejącego w Polsce ustroju socjalistycznego. Uznając, iż PZPR sprawuje kierowniczą rolę w państwie, ani nie podważając ustalonego systemu sojuszów międzynarodowych, dążą one do zapewnienia ludziom pracy, odpowiednich środków kontroli, wyrażania opinii i obrony swych interesów. Komisja rządowa stwierdza, że rząd zagwarantuje i zapewni pełne poszanowanie niezależności i samorządności nowych związków zawodowych, zarówno co do ich struktury organizacyjnej, jak i funkcjonowania na wszystkich szczeblach ich działania. Rząd zapewni nowym związkom zawodowym pełną możliwość wypełniania podstawowych funkcji w zakresie obrony interesów pracowniczych, realizacji potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych pracowników. Jednocześnie gwarantuje, że nowe związki zawodowe nie będą przedmiotem żadnej dyskryminacji. 3. Stworzenie i działalność niezależnych, samorządnych związków zawodowych odpowiada ratyfikowanym przez Polskę Konwencjom Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 o wolności związkowej i ochronie praw związkowych oraz nr 98 o prawie organizowania się i rokowań zbiorowych. Wielość reprezentacji związkowych i pracowniczych wymagać będzie odpowiednich zmian ustawodawczych. W związku z tym rząd zobowiązuje się do inicjatyw ustawodawczych dotyczących w szczególności ustawy o związkach zawodowych, ustawy o samorządzie robotniczym, kodeksu pracy. Powstałe komitety strajkowe mają możliwość przekształcenia się w zakładowe organy reprezentacji pracowniczych, takie jak komitety robotnicze, komitety pracownicze, rady robotnicze, bądź w komitety założycielskie nowych samorządnych związków zawodowych. Międzyzakładowy komitet strajkowy jako komitet założycielski tych związków ma swobodę wyboru formy jednego związku lub zrzeszenia w skali wybrzeża. Komitety założycielskie funkcjonować będą do statutowego wyboru nowych władz. Rząd zobowiązuje się do stworzenia warunków dokonania rejestracji nowych związków zawodowych poza rejestrem CRZZ. 5. Nowe związki zawodowe winny mieć realną możliwość publicznego opiniowania kluczowych decyzji determinujących warunki życia ludzi pracy, zasad podziału dochodu narodowego na konsumpcję i akumulację, podziału Funduszu Konsumpcji Społecznej na różne cele, w nawiasie zdrowia, oświaty, kultury, podstawowych zasad wynagradzania i kierunków polityki płac, a szczególnie zasady automatycznej korektury płac w warunkach inflacji, wieloletnich planów gospodarczych, kierunków inwestycji oraz zmiany cen. Rząd zobowiązuje się zapewnić warunki do pełnienia tych funkcji. Punkt 6. Międzyzakładowy komitet powołuje ośrodek prac społeczno-zawodowych, którego zadaniem ma być obiektywna analiza sytuacji pracowniczej, warunków bytowych ludzi pracy i sposobu reprezentowania interesów pracowniczych. Ośrodek ten będzie dokonywał również ekspertyz w zakresie indeksu płac i cen oraz proponował formy rekompensaty.
Ośrodek ten będzie również publikował wyniki swych badań. Ponadto nowe związki będą posiadały swoje wydawnictwa. Punkt 7. Rząd zapewni przestrzeganie w Polsce przepisów artykułu 1 punkt 1 ustawy o związkach zawodowych z 1949 roku, który mówi, że gwarantuje się robotnikom i pracownikom prawo do dobrowolnego zrzeszania się w związki zawodowe. Nowe, powstające związki zawodowe nie wejdą w skład zrzeszenia reprezentowanego przez CRZZ. Przyjmuje się, że nowa ustawa utrzyma tę zasadę. Jednocześnie zapewni się udział przedstawicieli MKS lub komitetów założycielskich samorządnych związków zawodowych oraz innych reprezentacji pracowniczych w opracowaniu tejże ustawy. Dziękuję. Wydaje mi się, że nadszedł już czas zbliżać się do zakończenia naszych prac. Negocjacje były trudne i żmudne, ale nie ukrywajmy, dotyczyły one spraw zasadniczych. Chodzi bowiem nie tylko o zakończenie ostrego konfliktu społecznego, ale również o rozwiązanie problemów, które będą miały niezwykle istotne znaczenie dla przyszłego rozwoju naszego kraju. Na ostateczne porozumienie wpłynęły wyniki naszych dotychczasowych rozmów plenarnych, jak również rezultaty prac grup roboczych z udziałem ekspertów. Zajmę się obecnie głównie punktem 1 z katalogu waszych postulatów. Jak było tutaj na prezydium wyrażone niejednokrotnie, jak stwierdzał to pan, panie przewodniczący, ten punkt stanowi kamień węgielny naszego porozumienia, który jednocześnie należy do najtrudniejszych do rozwiązania. Dlatego musieliśmy go rozważać w sposób szczególnie wnikliwy. Na marginesie. Nie wiem, co na ten temat o mnie napisze dzisiaj pan Rawicz. Zgadzając się z tym, że sprawy ruchu związkowego są niezwykle istotne, pragnę jednocześnie podkreślić, że pozostałe podniesione przez nas kwestie, i chyba jesteśmy tutaj zgodni, są nie mniej ważne, ponieważ większość z nich dotyczy postulatów płacowych, bytowych i socjalnych, zgłoszonych przez klasę robotniczą i pozostałe grupy społeczne. Te problemy nie mogą być traktowane marginesowo, nie są również łatwe do rozwiązania, choć mogłoby się wydawać, że decyzje w tym zakresie, ja się tutaj powołuję na opinię również i panów, że decyzje takie jak gdyby można załatwiać od ręki. Nasi przedstawiciele w grupach roboczych oraz eksperci pracujący nad zagadnieniem określonym w postulacie numer 1 mają zatem za sobą niezwykle trudną pracę. Ja chciałbym im za to serdecznie podziękować. Być może niektórych niecierpliwiło długie trwanie tych negocjacji. Wprowadzający nas dzisiaj jeżdżący w naszym autobusie powiedział do mnie tak, na marginesie. Za rzadko pan bywał u nas, panie premierze. Ja myślę, że sprawa nie w ilości, tylko w tym, ażeby sprawy konkretnie załatwiać i posuwać naprzód, chociaż jestem częstym, a mam przekonanie, że będę jeszcze częstszym. Ale trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że stanowisko sprecyzowane w tej dziedzinie posiadać będzie miało charakter zasadniczy. A treść przyjętych rozwiązań wpłynie niewątpliwie na stopień aktywności klasy robotniczej i innych warstw społecznych na bliższą i dalszą przyszłość. W zasadzie uznajemy propozycje sformułowań opracowane przez grupy robocze ekspertów za prawidłową podstawę do decyzji finalnych, które podejmujemy na tej sali. Chciałbym, proszę panów, wymienić w tym kontekście dwie zasadnicze grupy spraw. Pierwsza wiąże się z określeniem, ja bym powiedział, orientacji ideowej i politycznej związków zawodowych. Myśmy ich nazwali samorządnych związków zawodowych i innych reprezentacji pracowniczych.
Stwierdzam z dużym zadowoleniem, że Międzyzakładowy Komitet Strajkowy zajął w tej kwestii jednoznaczne stanowisko. Wyraża się ono w podkreśleniu, że stać będą one, te związki, na gruncie zasady społecznej własności środków produkcji, stanowiącej podstawę istniejącego w Polsce ustroju socjalistycznego, uznawać kierownicze role PZPR w państwie oraz ustalonych systemów sojuszów międzynarodowych. Wszystko to razem oznacza, że stać one będą i stoją na gruncie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Do drugiej grupy należą sprawy dotyczące form, powiedziałbym, pełniejszego przedstawicielstwa pracowników, demokratycznego, które odpowiadałyby postulatom najbardziej skutecznej obrony i ochrony interesów załóg. Spełniać je powinny samorządne związki zawodowe, w stosunku do których należy stworzyć warunki, odpowiednie warunki rejestracji, tak jak to tutaj było powiedziane. Oczywiście rozumiemy, że przed rejestracją powinien być opracowany statut i ukonstytuowany komitet założycielski nowego związku. Z drugiej strony powstały obecnie komitety strajkowe, będą się mogły przekształcać w organy reprezentacji pracowniczych. Mogą być różne. W tej konkretnej propozycji zostały one nazwane, bo różnie to może być. To mogą być komitety robotnicze, komitety pracownicze lub może komisje, ale ja rozumiem, że ta sprawa została tutaj odpowiednio, prawda, w komitety, jak komitety robotnicze, pracownicze, rady robotnicze bądź komitety założycielskie. Czyli to jest do przyjęcia całkowicie. Rzecz jasna, że w takiej sytuacji mogą powstać swego rodzaju układy federacyjne, które zapewniałyby reprezentacje związkowe w celu spełniania postulowanych funkcji opiniodawczych związków zawodowych dotyczących kluczowych decyzji określających, jak stwierdzaliście to panowie, poziom życia ludzi pracy, kierunki naszej polityki społeczno-gospodarczej, prawda, i szereg innych. I one są tutaj, jak widzę, w tym tekście wymienione. Mówi się tutaj, prawda, o zdrowiu, o świecie, kultury i tak dalej, o kierunkach polityki płac. Akcentując aprobatę wymienionych rozwiązań, a wiemy, że stanowiły one trzon zgłoszonych postulatów, chcę z całym naciskiem podkreślić, iż trudności w znalezieniu odpowiednich sformułowań nie wiązały się z brakiem rozumienia wagi aktywności związkowej i potrzeby zaspokajania aspiracji ludzkich w ich aktywności społecznej. Myślę, iż trzeba stwierdzić szczerze, że nie w tym obszarze znajdowały się trudności w znalezieniu zadowalających obie strony rozwiązań. Leżały one w tym, że nowe rozwiązania instytucjonalne już, a nie tylko ogólne hasło, są sprawą trudną, bo przecież mamy tutaj aspekty polityczne, aspekty normatywne, prawne, organizacyjne i techniczne. Powiem krótko. Nie wystarczy tylko ogłosić hasło o samorządnych związkach, ale trzeba, jeśli sprawę traktujemy z powagą, takim intencjom nadać odpowiedni kształt i prawny, i społeczno-polityczny. W rozmowach naszych stawialiście niejednokrotnie panowie sprawę gwarancji ze strony rządu dla właściwego, statutowego funkcjonowania związków zawodowych. W pełni to doceniam i myślę, że ustalenia, jakie zostały uzgodnione, odpowiadają temu dążeniu. Pragnę jeszcze dodać, że na przyjętej platformie politycznej partia nasza
chcę dzisiaj na dzisiejszym plenum Komitetu Centralnego wyraźnie sprecyzować pryncypialne stanowisko w kwestiach, nad którymi tu dzisiaj obradujemy. A sądzę, wróciłem z Warszawy, iż mamy podstawy twierdzić, że takie właśnie uznanie da najwyższą gwarancję zdecydowanej woli politycznej realizacji przyjętego uzgodnienia. Bo ktoś z panów powiedział tak: dziś przewodniczy Komisji Jagielski, a za 2-3 tygodnie, miesiące może być kto inny. Wobec tego nie niech Jagielski, tylko partia na dzisiejszym plenarnym posiedzeniu zajmie pryncypialne stanowisko w tej sprawie. Wobec tego proponuję, panie przewodniczący, ten punkt parafujmy obaj. Ja jego będę parafował i niech pan jego podpisze i parafuje w imieniu prezydium czy w imieniu plenum. Parafę nad tym punktem ja muszę zawieść, nie muszę. Zawożę do Warszawy, o 3 godzinie jest plenum Komitetu Centralnego, referuję sprawę, przyjeżdżam i mam prośbę. Przyjadę, uroczyście podpiszmy wszystko do końca. Bo przecież pozostały jeszcze 3 punkty. Kolejne, tak zwane punkty polityczne. Powiem wam szczerze, byłem przekonany, że myśmy się tutaj dogadali. Ale jak siądą, no inni to tam, każdy będą ważyć nam każdy przecinek. I ja się wcale nie dziwię. Ja też jestem profesorem, jakby mi tak przycisnęli do muru, to może bym się tam nad każdym przecinkiem też zastanawiał, prawda? Ale przecież chodzi nam o załatwienie generalne sprawy. To wobec tego, proszę bardzo, czy mamy tak, że tak powiem, po 6 godzin czy 9 godzin załatwiać każdy z 20 punktów? To jest punkt pierwszy, panowie powiedzieli, tak? Ja byłem wczoraj, przyznaję się, w Warszawie. Referowałem ten punkt. Powiedziałem, jaki jest stosunek ludzi pracy do tego punktu. I powiedziałem dlaczego. I dziś to też powiem dlaczego. Bo to jest najwyższa gwarancja. Tak mi się wydaje. W związku z tym proponowałbym, ażebyśmy zrobili, co następuje. My byśmy parafowali do naszego powrotu. Panowie niech zakończą wszystkie pozostałe punkty. I wieczorem podpisujemy dokument. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym, tak? Stanowisko: prawo do strajku będzie zagwarantowane w przygotowywanej ustawie o związkach zawodowych. Ustawa powinna określić warunki proklamowania i organizowania strajku, metodę rozstrzygania spornych spraw i odpowiedzialności za naruszenie prawa. W stosunku do uczestników strajku nie mogą być stosowane artykuły 52, 64 i 65 Kodeksu Pracy. Do czasu zaś uchwalenia ustawy rząd gwarantuje strajkującym i osobom wspomagającym bezpieczeństwo osobiste i utrzymanie dotychczasowych warunków pracy. Tak, zgadzamy się, tak to rzeczywiście było ustalone i te dwa punkty uważamy, jeśli będą zaakceptowane, możemy je przyjąć. Panie premierze, ja się nie bardzo rozumiem, czy jak my to podpiszemy, czy to znaczy, że to jest załatwione i to będzie, czy jeszcze są jakieś wątpliwości? Ja nie zgłaszam jako komisja wątpliwości. To znaczy, że możemy to te dwa punkty podpisać jako nie, ich nie było. Nie zgłaszam, tylko chcę dać panom gwarancję najwyższej instancji politycznej. Ja to z twojej strony skromną ręką też podpisuję i uważam, że to jest tych dwóch spraw nie ma już.
Poproszę uprzejmie. Podpisuję drugi. Dzisiaj mamy którego? 30. 30. 8. 80. 1980. Poproszę uprzejmie o podpis. Dobrze. Panie premierze, tu jeszcze troszeczkę jest nie tak, bo tak. Tworzące nowe, niezależne, samorządne związki. Ponieważ mamy trzy określenia, proponuję jednak niezależne. W drugim punkcie i w trzecim jest tak samo. Niezależne, samorządne. Ponieważ naprawdę większość jest za niezależne, dlatego proponuję już tu nie stwarzać problemów. Niech dostaną... Chodzi o samą nazwę. Tak, niezależne związki zawodowe. Żeby to została krótka, trzyosobowa, trzy... No już podpisaliśmy. Ale tam jest trzy określenia. Ponieważ już mówiliśmy my wcześniej, że niezależne i samorządy już wykreślamy, tylko zostają niezależne, nie ma innych spraw. Niezależne związki zawodowe. Ale nie, to są trzy określenia w tym protokole. Niech zostaną, wybierzecie sobie za dlatego, że one są ale nowe, dlatego, że chcą być niezależne i dlatego, że mają... To niech będzie trzy określenia, niezależne, samorządne, związki zawodowe. To przyjmiemy jako trzy określenia. Niezależne, samorządne, związki zawodowe. Dobrze. Wykreślamy w rogu egzemplarza. Nie. Nie zależy to nie jako nazwę własną, tylko przymiotnikowe określenie. To znaczy, że jeszcze raz powtarzam. Niezależne, samorządne, związki zawodowe. Tak, tak jest. Zostaje. Wykreślamy. No. Nie, panie, nie, nic nie wykreślamy. Nic nie wykreślamy. Niezależne, samorządne, związki zawodowe. Tak jak jest. Mojego tekstu, a tu dodać trzeba. Pozostajemy w tekstu wczorajszego. W związku z tym, że naprawdę rozumiemy się, życzylibyśmy sobie, żeby pan premier jednak wrócił do nas.